Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Hula hop, Ruby. Mistrzynią hula hop, Luizo. Możesz tak w nieskończoność. Dzięki, Ruby. To łatwe, kiedy wiesz jak. Pokażesz mi, co mam robić? Jasne, Ruby. Wystarczy tylko poczuć ten rytm. Nie wyczułam rytmu. Rób to, co ja. No dobrze, mogę spróbować. Żuk. A! Żuk. Max, przeszkadzasz mi w nauce. Idź się pobawić żukiem gdzie indziej. Dobrze, zacznijmy od nowa. Pamiętaj, wszystko zależy od rytmu. Wiem, że potrafię się tego nauczyć. Żuk. Trudniejsze niż się wydaje. Wystarczy poćwiczyć, Ruby. Pamiętaj o rytmie. Tak jest! Nie przestawaj! Przez ciebie straciłam rytm, Max. Idź ganiać swoje żuki gdzieś indziej. W tym tempie nigdy się tego nie nauczę. No to może najpierw spróbuj pokręcić ręką, żeby wyczuć rytm. Fantastyczny pomysł. Wreszcie zaczynam rozumieć. Żuk. Żuk. Miło, że je dla mnie znalazłeś. Dzięki, Max. Żuk. Żuk. Każdy może się tego nauczyć w 5 prostych krokach, Ruby. Krok pierwszy. Wchodzimy do kółka. Krok drugi. Podnosimy kółko. Krok trzeci. Robimy zamach kółkiem. Krok czwarty. Kręcimy. Krok piąty. Trzymamy rytm. Żuk. Max, nie mogę trzymać rytmu, kiedy obłażą mnie żuki. Nigdy nie nauczę się kręcić kołem hula hop, jeśli mi nie dasz spokoju.
muzyką lepiej utrzymasz rytm. Fantastyczna myśl! Przy muzyce stopy tupią, palce pstrykają, a biodra kręcą się same. Hawajski taniec hula jest idealny do nauki hula hop. To ćwiczmy najpierw bez kółek. Okej, kręcę biodrami. Żuk. Nieźle się rozkręciłaś, Ruby. A teraz spróbuj z kółkiem. Dobrze! To jest ten rytm, Ruby. Już prawie złapałaś. Au! O-o! Żuk! Wiesz, kto jest największym żukiem ze wszystkich? Ty, Max! Lepiej je stąd zabierz, bo łatwo na nie nadepnąć. Proszę, to chyba wszystkie. Żuk! Nie, Max. Nie chcę tu żadnych żuków ani innych atrakcji. Krok pierwszy. Wchodzimy do kółka. Krok drugi. Podnosimy kółko. Krok trzeci. Robimy zamach kółkiem. Krok czwarty. Kręcimy. Krok piąty? Trzymamy rytm! Tak jest! Robię, co mogę! Łaskoczę! Łaskoczę! Ruby, właśnie o to chodzi! Znalazłam swój rytm! Spójrz, Max! Kręcę hula hop! Jak prawdziwa mistrzyni! Postawmy teleskop na ścieżce, Luizo. Idealne miejsce, Ruby. Idealny wieczór na obserwację nieba. Tak, i na obserwację gwiazd. Dzisiaj spróbujemy znaleźć planetę Mars. Może nawet zobaczymy Marsjan? To by dopiero było odkrycie. Marsjanie! Marsjanie! No dobrze, harcerki. Czy jesteście gotowe, żeby zdobyć odznaki małych astronomów? Tak, druhno drużynowa! Astronom korzysta z teleskopu, żeby obejrzeć dokładniej wszystkie zdumiewające obiekty na nocnym niebie, na przykład księżyc i gwiazdy i planety. Przyniosłam mapę nocnego nieba! Patrzcie, pokazuję, gdzie są wszystkie gwiazdy i planety. Waszym zadaniem będzie znalezienie na niebie planety Mars. Myślicie, że dacie radę? Tak, druhno drużynowa! To się nazywa harcerski duch. Ciekawe, czy znajdziecie Marsa, zanim skończę robić kanapki z piankami. Widzisz tam gdzieś Marsa, Ruby? Jeszcze nie, Valerio! Uważaj, Luizo! Potrąciłaś teleskop! To nie moja wina, Ruby! Coś mi wlazło na stopę! Co to było? Marsjanie! Max! Powinieneś już być w łóżku! My nie śpimy, bo szukamy Marsa, żeby zdobyć harcerską odznakę małego astronoma! Używamy teleskopu! Chodź, pokażę ci, jak działa!
Kiedy przez niego patrzysz, masz wrażenie, że wszystko jest bliżej. Ruby, to nawet dobrze, że potrąciłam teleskop. Teraz widzę księżyc. Spójrz. Przez teleskop wydaje się ogromny. Chcesz zobaczyć, Valerio? O, jaki on piękny. Dobrze, Max. Ty też możesz popatrzeć przez teleskop. A skoro widziałeś księżyc, chyba najwyższy czas do łóżka. Marsjanie! Pobawisz się Marsjanami jutro rano. Idź spać, już późno. Dobranoc! Marsjanie! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Marsa. Ja też, Ruby. Spróbuj spojrzeć na prawo od księżyca. Nie, tutaj go nie ma. Spróbuję z drugiej strony. Tutaj też nie widzę Marsa. Może jest powyżej księżyca. I tutaj też nic. No to trzeba szukać dalej. Właśnie. Prawdziwy astronom nigdy się nie poddaje. Podobnie jak prawdziwa harcerka. Przyjrzyjmy się jeszcze raz mapie. Musi być jakiś łatwiejszy sposób, żeby go znaleźć. Tutaj jest wielki wóz, a tutaj Mars. Może najpierw spróbujmy znaleźć wielki wóz. Ja go poszukam. Przez teleskop widać jakieś twarze. Marsjanie! Max, proszę wracaj do łóżka. Jeszcze nie znalazłyśmy Marsa. Ruby, nie wiem, co Luisa zrobiła z teleskopem, ale teraz widzę planetę z pierścieniami dookoła. Też chcę popatrzeć. O, jaka ona piękna. Z mapy wynika, że to planeta Saturn. Obejrzyj sobie, Luizo. O, Saturn jest bardzo piękną planetą. Spójrzmy na mapę. Tu jest Saturn, a tutaj Mars. Jeśli Mars jest blisko Saturna na mapie, to powinien też być blisko na niebie. Max, ty też chcesz popatrzeć? No dobrze, tylko uważaj, żeby nie potrącić teleskopu. Nie było łatwo znaleźć Saturna. No dobrze, a teraz już naprawdę najwyższa pora spać. Na dzisiaj wystarczy, Marsjan. Czas do łóżka. I tym razem zostań w łóżku. Dobranoc, Max! Marsjanie! Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko. Mam nadzieję, Valerio. Ja też, Luizo. Druhna drużynowa może wrócić lada chwila. O, widzę latający spodek! Jest ogromny! Dobrze, że to nie jest prawdziwy latający spodek. Ja go złapię! Ja go złapię! Max! Co za wspaniały widok! Moje druhny, jestem z was taka dumna. Właśnie zdobyłyście sprawność małego astronoma. Naprawdę? Ale to znaczy, że... Znalazłyśmy Marsa! Świetna robota, harcerki. Marsa czasami trudno zauważyć. Jak wam się to udało? Po pierwsze, miałyśmy moją mapę nocnego nieba. Po drugie, nie poddałyśmy się, chociaż to nie było łatwe zadanie. A po trzecie, trochę nam pomógł Max i jego... Marsjanie! Prawdziwy kopciuszek Ruby.
iść na dzisiejszy bal, Kopciuszku Rubi? Tak, wiem, Kopciuszku Luizo. A zamiast tego musimy tylko sprzątać, sprzątać i sprzątać. Zabawa w Kopciuszka jest świetna. A nie doszłyśmy jeszcze do najlepszej części, kiedy wkładamy piękne suknie i jedziemy na wspaniały bal. Gdzie Kopciuszek ma okazję zatańczyć z przystojnym księciem. O! Kopciuszek! Nie ma mowy, Max. Taki brudasek jak ty nie może być księciem. Jeśli chcesz być przystojnym księciem, lepiej szybko wskakuj do wanny. Chodź, Kopciuszku Luizo. Musimy się przygotować do balu. Dobrze, Kopciuszku Rubi. Kopciuszek. O, wyglądasz przepięknie, Kopciuszku Luizo. Dzięki, Kopciuszku Rubi. Ty też. Świetna suknia. Dziękuję. Przystojny książę na pewno poprosi cię do tańca. Jak tylko skończy tańczyć z tobą. Kopciuszek. W bajce o Kopciuszku nie ma żadnych wampirów, Max. Jest tylko przystojny książę. A żeby być przystojnym księciem, trzeba być silnym, odważnym i mieć burzę gęstych włosów. A, coś ci kapie z zębów. Uważaj, bo poplamisz nam suknię, Max. A w brudnych sukniach nie będziemy mogły pójść na bal. Mogę pożyczyć szminkę? Mhm. A ja róż do policzków? No pewnie. Idealnie. Jesteśmy gotowe na bal. Ale jak się tam dostaniemy? Nie mamy Stangreta ani pięknej karety. Kopciuszek. Moja suknia. W bajce o Kopciuszku nie ma zakurzonych książąt. I nie ma też brudnych Stangretów. Jeśli chcesz być Stangretem, musisz mieć elegancką liberię i piękną karetę z końmi. Więc skąd weźmiemy naszą piękną karetę z końmi? Wpadłam na świetny pomysł, Kopciuszku Luizo. Zawsze masz świetne pomysły, Kopciuszku Rubi. Oto nasza kareta. Idealna. Możemy pożyczyć twój samochód, prawda, Max? Dzięki. Kareta nie zawiezie nas na bal, skoro nie mamy koni. Słuszna uwaga. Tylko skąd by tu wziąć konie? Już wiem. Chodź, Kopciuszku Luizo. Biegnę za tobą, Kopciuszku Rubi. Wiem, że są gdzieś tutaj. Aha! Oto i one! Co to takiego? Zacznij dmuchać, to się przekonasz. Te koniki morskie będą idealnie pasować do naszej karety. Tak, ale najpierw będziemy musiały je zaprząc. Kopciuszek! Max, coś ty znowu wymyślił? Och, samochód okropnie się zakurzył. Nie pojedziemy na elegancki bal w zakurzonej karecie. A taki brudasek jak ty nie może być Stangretem. No i co my teraz zrobimy? Będziemy musiały udawać, że przyjechałyśmy na bal konno. A oto królewski pałac. Teraz wystarczy zaczekać, aż przyjdzie przystojny książę. A jak się pojawi, będzie szukał prawdziwego Kopciuszka. I kiedy wsunie jej na stopę szklany pantofelek, będzie wiedział... O nie! Co się stało, Kopciuszku Rubi?
Nie mamy szklanego pantofelka. Bajka o Kopciuszku nie jest bajką o Kopciuszku bez szklanego pantofelka. Ale chyba wiem, skąd możemy go wziąć. Halo? Cześć, babciu. Bawimy się w Kopciuszka, ale potrzebny nam jest szklany pantofelek. No jasne, że jest potrzebny. Zaraz tam do was przyjdę. Dzięki, babciu. Tu są. Idealne. Na czyją stopę będzie pasować, Kopciuszku Rubi? To musi być najzgrabniejsza stopa na świecie. Kopciuszek! Max! Wybrudziłeś całą podłogę. Najlepiej się nie pokazuj, kiedy przyjdzie babcia. Juhu! Babcia! Czy tu mieszka Kopciuszek? Tak! Świetnie. Która z was chce pierwsza przymierzyć szklane pantofelki? Ja! Nie chcę wejść! Teraz ja! Na moją stopę też nie pasuje. Czy jest tu jeszcze ktoś, kto nie przymierzył szklanego pantofelka? Max? Niemożliwe! Przecież to mały brudasek! Bucik pasuje! I chyba wszyscy wiemy, co to znaczy. Nie ma żadnych wątpliwości. Max, to prawdziwy Kopciuszek. Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni.